Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę Wam wszystkie sekrety nowej mapy w sezonie 8. Sezon 8 jest pełen nowości i zmian w grze. Doczekaliśmy się nowych dźwięków broni, nowego zaawansowanego systemu oznaczania i na horyzoncie jest system odrodzania się. Poza tym, jak co sezon, na mapie zaszło wiele zmian. Najwięcej zmian zaszło na północnej części mapy. Ale wystartujemy od wyspy startowej. Została ona wystrojona w tropikalny biom, który pojawił się także na głównej wyspie. Na której to także Król Ognia w ramach kontrataku na Króla Lodu wzniósł na miejscu puszczy ogromny wulkan, w którym postawił także swój tron. Co ciekawe, obok swojego tronu umieścił jaja z lochów zamku Króla Lodu. Okazało się, że to są jednak jaja węży, a nie smoków, jak myśleliśmy na początku. A to dlatego, bo na zwiastunie sezonu 8 był właśnie taki oto wąż, którego nie mieliśmy jeszcze okazji zobaczyć w grze. Wraz z pojawieniem się wulkanu, nie mogło zabraknąć gejzerów, które wyrzucają nas w powietrze jak lęczpady. Poza tym, płacząca puszcza została przeistoczona w tropikalny las. Oprócz wulkanu, znajdziemy w niej także nowo nazwaną miejscówkę, Słoneczne Stopnie, oraz nienazwaną miejscówkę z gorącymi źródłami. Dalej w tamtą stronę znajduje się dok statku w tak zwanej Leniwej Lagunie. Jak już jesteśmy w temacie statku piratów, to na mapie pojawiło się także 7 pirackich obozów. Pewnie już o nich wiecie z wyzwania pierwszego tygodnia. Ale jak już się zatrzymacie w takim obozie, to warto je zniszczyć worki ze złotem. Niszczą się po jednym uderzeniu i dają czasami nawet 20 metalu. To jest dużo jak na jedno uderzenie zbierakiem. Poza tym to kapitan Hack podbił już wodę swoim statkiem, ale jego następnym celem są ulice wyspy Fortnite. Swoją podróż rozpoczął niedaleko oazy odpoczynku. Z mapy poznikały niektóre czerwone przyczółki sezonu 7, ale pojawiło się parę nowych i doczekały się kilku zmian. Przyczółka na północ na przykład bada gorące źródła i ma panele słoneczne niedaleko. Podium za to zostało przeniesione na przeciwny róg mapy. Na ten moment stoi tam ogromny zamek. Co ciekawe, wśród bibliotek na specjalnym miejscu stoi legendarna skrzynka, którą mogą kojarzyć gracze Ratowania Świata. Jest to wyjątkowa skrzynka, która jest tylko i wyłącznie na tym podium. Nie wyróżnia się ona tylko wyglądem, ale też tym, że wyrzuca tylko bardzo rzadkie przedmioty. Niedaleko w przyjemnym parku remontu doczekał się domek, na który kiedyś spadło drzewo. Teraz już jest całe i zdrowe. W temacie remontów to odnowiony, został też kiedyś zniszczony domek z piwnicą w słonych strzechach. Nowym życiem został też obnażony domek, oddalony od słonych strzech. To nie wszystko, obok sklepowej sedyby pojawiły się takie oto dwa domki. One także zastąpiły kiedyś zniszczone domki. Co ciekawe, oba te domki mają otwartą toaletę, a w nich misie. Niestety takiego losu nie podzieliła willa superbohaterów, ani baza Omegi sezonu 4. Oba te miejsca się zapadają i może być już tylko gorzej. Wracając do dżungli, to Pan Kamień, który odnalazł swoją miłość na walentynki, został brutalnie zakopany w połowie w ziemi. A szkoda, bo myślałem, że się zaprzyjaźni z nowymi zwierzątkami na brzegach mapy. Mam tu na myśli świnkę i królisia. W odpowiednich miejscach na krawędziach mapy pojawiły się też tabliczki z kierunkami świata. Będzie trzeba je odwiedzić, aby wykonać wyzwanie drugiego lub trzeciego tygodnia. A na południu, przy zgubnych ziemiach, ktoś wykopał widelec i nóż. Ale kiedy ktoś w końcu naprawił tą budkę? Nawet budynek w wykrzywionych wieżach jakimś cudem został naprawiony w jedną noc. Każdy domek został naprawiony, a ta budka nie? Od 6 sezonu? Tajemnicą pozostaje też ten oto szyb, który kiedyś był w płaczącej puszczy. Na razie tajemnicą jest też ta oto zakładka w menu, która nazywa się Ruchome Malunki. Oraz drugi styl dla skina Dyspozytorka, którego nie ma jak odblokować. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.